Od dawien dawna zwykło się mówić o WrestleManii jako o największej imprezie roku. Jako gali, która notorycznie bije rekordy popularności na świecie, w social mediach oraz w ilości zarobionych pieniędzy. Samo WWE zwykło już licytować się samo ze sobą o to, która kolejna edycja będzie uważana za tą największą w historii. W tym roku jednak główny konkurent, a więc AEW, postanowił zrobić psikusa i samo zaprezentować swoje OG Pay-per-view All In. Tym razem w odświeżonej edycji, w dodatku na brytyjskiej ziemi. Zgadza się. Jeszcze raz AEW All In przejdzie do historii jako przełomowa gala, która wielkimi annałami zapisze się na kartach wrestlingowej historii. I nie chodzi tylko o walki odbywające się na Wembley Stadium. W internecie rozgorzała dyskusja, która flagowa, bo tak należy już traktować All In, gala wyszła lepiej. Tak więc WrestleMania czy Olin, Hollywood czy Wembley i czy która z nich rzeczywiście była tym najlepszym pay per view w historii? Dzień dobry, z tej strony Sicario, a w tym felietonie postaram się odpowiedzieć na właśnie to pytanie. Zapraszam. W tym roku podczas największej ze scen ujrzeliśmy, moim skromnym zdaniem, przynajmniej dwie walki, które mogłyby być highlightem tego pay-per-view na kolejne lata. Pierwszym takim był mecz Rii Ripley z nikim innym jak Charlotte Flair. To, co panie pokazały w ringu, można śmiało uznać za prawdziwy majstersztyk i pokaz tego, jak wygląda kobiecy wrestling, ale i nie tylko, w swoim najwyższym punkcie. Mecz był długi, brutalny i od technicznej strony po prostu piękny nie popisały się swoimi niesłychanymi umiejętnościami ringowymi, w dodatku eksponując swoją siłę fizyczną w zdecydowanie najlepszej walce na WrestleMani. Tym drugim można było nazwać to, co my tutaj czasami w redakcji nazywamy po prostu yy, mięskiem, bo mecz o pas interkontynentalny pomiędzy Gunterem, Drew, McIntyrem oraz Sejmusem był prawdziwą fiestą takiego właśnie, takiego twardego, męskiego wrestlingu. Panowie raz za razem sprzedawali nam czopy, po których my skandowaliśmy Feed Me More. No, albo coś innego, jeżeli nie lubimy Rybacka. I te mecze również osobiście postawiłbym ponad jakikolwiek mecz, który odbył się na Wembley. A przynajmniej ringowo. Bo main event all in postawiłbym tak u siebie w serduszku na równi z nimi przynajmniej. Podczas jednej i drugiej gali, my fani, doświadczyliśmy czegoś, po co właściwie oglądamy pay per view i pro wrestling ogółem. Momenty, które podejrzewamy, że się wydarzą i na które bardzo liczymy, ale przecież do samego końca nie wiemy, czy się wydarzą. Nie inaczej było w tym roku, bo zaczynając od samej WrestleManii, byliśmy świadkami niezrównanej historii Bloodline, która, no właśnie, miała dokonać jako tako żywota w Hollywood, ale może po kolei. Na pewno satysfakcjonujące było zobaczyć, jak legenda w postaci Rhea Mysterio karze swojego niesfornego syna Dominika za wszystkie liście w swoją stronę. Rhea Ripley pokonująca Charlotte Flair było idealnym przekazaniem pochodni i chwilą, którą wielu fanów będzie wspominać. Jednak to main event pierwszej nocy dostarczył tej jednej wyczekiwanej chwili. Sami Zayn i Kevin Owens wreszcie zemścili się na Bloodline i odebrali Uso z pasy TakTim. Magia, szczęście i radość to jedyne co cisnęło się na usta, obserwując ich triumf. A jednak, abstrahując od tej pierwszej nocy, WrestleMania Hollywood zwyczajnie zawiodła. Bo to co działo się drugiego dnia zmagań sprawiło, że. Przynajmniej ja te gale wspominam, jak i w sumie wielu innych, z rozgoryczeniem, bo zwycięstwo Romana Reinsa należy uznać za anti-good moment, który dodatkowo pogrzebał nadzieję, że historia Bloodline nabierze jakiegokolwiek większego tempa, a główny mistrz będzie bronił pas trochę częściej. Gala na Wembley Stadium nie miała w sobie takiego podłoża emocjonalnego. To właściwie było o wiele mniejsze, bo nie było tam nic na emocjonalnym poziomie Bloodline. Całe pay-per-view skupiało się wokół przyjaźni Adama Cola i MJF-a przyjaźni, którą każdy fan uwielbia, ale nikt nią nie wierzy. I spokojnie można to postawić ponad wszystko, z wyjątkiem triumfu Zeina i Owensa. Należy podkreślić, że skupienie wokół Better than You Baby nijak nie odbiło się na złym poziomie reszty karty. Wręcz przeciwnie, na all-in ciężko doszukać się złej walki, a uczciwie powiedzieć, że takiej po prostu nie było. I tak jak ktoś mógłby się uprzeć, że Wrestlemania dostarczyła ten magiczny moment z taktymem KOSZ, tak Tony Khan dostarczył nam magię w inny sposób. Po prostu zaprezentował nam czysty wrestling nie z tej ziemi. Mnogość stylów, stypulacji, charakterów mniejszych, co wcale nie znaczy gorszych, historii, które przełożyły się na prześwietne widowiska. Liczba i jakość nazwisk zaangażowanych ringowo przyprawia o zawrót głowy, ale ostatecznie można powiedzieć, że każdy wykonał swoją robotę na co najmniej czwórkę z plusem. A szóstek nie brakowało, korzystając ze skali szkolnej. Cała gala była równa, co jest niespotykane, jak na jej skalę i długość trwania. I to właśnie równość jest tym, czego maksymalnie brakło pay per view od WWE. E.W. uniknęło tak obrzydliwych, tragicznych i beznadziejnych segmentów, jak każda chwila z Mizem. Poziomowo, Wrestlemania również nie wyrobiła, bo chociażby Cena i Theory wypadli tragicznie, Logan Paul się nie popisał, panie Beler i Asuka chciałyby chyba zapomnieć o swoim występie. A Edge i Finn Balor zwieńczyli marny feud, no może nie mar marnym, ale co najmniej średnim meczem. Koniec końców, przynajmniej dla mnie, bardzo ważnym elementem jest to, w jaki sposób gala pay-per-view się kończy, zwłaszcza gdy mówimy o flagowym show. I stoję przy opinii, że to jaką piękną historię zaprezentowali nam Adam Cole i Maxwell Jacob Friedman. W połączeniu z jednym z najlepszych meczów tego roku, bezpardonowo zjada main event Wrestlemania 39. Jakie to ironiczne, czyż nie? To przecież w kontekście walki Romana Reignsa i Cody'ego Rhodesa mówiło się o, prze... o tej legendarnej przewadze Story. Ba, o wszystkim, co tyczy się Bloodline, zawsze było mówione, że to storytellingowe master, y... że to storytellingowe arcydzieło, połączone z, no właśnie, zwieńczeniem historii. Tylko, że jak wiemy, owa historia się nie zakończyła, co sprawiło, że fani musieli przyjąć jedno wielkie rozczarowanie. A przecież ci sami fani nie rozumieli, dlaczego w tym meczu występuje Cody, a nie Jay Uso lub ku 9 na 10 entuzjastów WWE Sami Zayn. Nie ma też co się rozwijać nad porównaniem ringowych obu tym, o, ringowym obu tych starć, bo chociaż panowie Reigns i Rhodes spędzili w ringu 35 minut... To ile było w tym typowego romanowego przeciągania i dramaturgii wiedzą najlepiej ci, którzy notorycznie oglądają main eventy pay-per-view od WWE. Match Hollywood nie był zły, nic z tych rzeczy, ale nijak ma się do świetnego występu panów z Better Than You, baby. Walka wieczoru All In przyniosła nam cudowne widowisko połączone z najlepszą historią ranu MJF-a, zwrotami akcji których się spodziewaliśmy i końcowym twistem, którego się nie spodziewaliśmy, ale ostatecznie chyba wszyscy dostali to, co chcieli. I to jest też ta różnica. Gale AEW kończyliśmy z szerokim uśmiechem na twarzy, a gala WWE pozostawiła nas rozgoryczonych i zmęczonych. Werdykt końcowy zależy oczywiście tego, kto co ceni w wrestlingu. To czy właśnie bardziej ceni się tą, tą, tą równość tych starć, czy bardziej właśnie jakiś konkretny występ w ringu, czy jakieś podwaliny pod mecz roku, czy ilość sprzedanych biletów, choć to akurat średni pomiar. Ja jednak personalnie wyżej stawiam ogólny poziom gali, ponad wybitne mecze i masę słabiaków. A tym, co przeważa szale na stronę brytyjskiej gali AEW, są wyżej wspomniane walki wieczoru, które jako ozdoby tych dwóch wydarzeń pozostawiły w sercach wielu fanów dwa różnie skrajne odczucia. Dlatego moja finałowa ocena brzmi: All-In 2023 stawiam ponad Wrestlemanie Hollywood. I to koniec tego materiału. Jeżeli podobał Wam się ten materiał i chcielibyście w przyszłości zobaczyć jakieś podobne, to nie zapomnijcie dać lajka like oraz suba. A jeżeli zgadzacie się lub nie zgadzacie się z czymś, co w tym materiale się znalazło, to zachęcam Was do pozostawienia swojego komentarza, swojej oceny tego, jak z perspektywy czasu Oceniacie te dwie gale. Mówił dla Was Sicarius, Attitude Polska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.